Witajcie. Ja zaprosiłem was dzisiaj tutaj, żebyście na własne oczy ujrzeli moją spowiedź. Spowiedź dziecięcia XXI wieku. Dyrektor mojej szkoły wprowadził wiele nowych przedmiotów i zatrudnił wiele interesujących nauczycieli. Był na przykład profesor od anarchii. No dobrze, spróbujemy. Pan, jak rozumiem, ma już jakieś znaczące osiągnięcie. Jeszcze nie, ale będę miał. A jaki repertuar? Mniej więcej. To się okaże, kiedy nauczy mnie pan grać na jakimś instrumencie. To pan jeszcze nie umie? Jeszcze czy już? Co za różnica? Nie widzi pan, że jestem młody? Szanowny panie, niech pan nie uzna tego za zarzut. Raczej proszę to przyjąć jako dobrą radę. Niech pan najpierw nauczy się grać. Potem trochę poćwiczy i wtedy przyjdzie do mnie. No, przyszłość bez wątpienia należy do pana. Zgoda. Czy mogę zatem prosić o zaliczkę? Dopóki nie nauczy się pan grać, nie. No to... Ty faszysto, ty! Dowiedziałem się jeszcze, że dzisiaj grają mnie w utwory jakiegoś tego, a... taki staruch z mocnymi plecami. Wyszedłem z biura tego dyrektora pokrzywdzony społecznie i przez niego, zamiast ćwiczyć na skrzypcach, zająłem się robieniem bomby. Bo walka o sprawiedliwość, no, zawsze ma pierwszeństwo. Tak! Zaszła pewna okoliczność, panie kolego! Zespół uważa, że powierzenie panu roli jest faworyzowaniem jednostki. Faworyzowaniem jednostki? Jak to robi? To znaczy, że Hamleta zagra ktoś inny? Nie! Oczywiście, że nie! To byłoby także faworyzowanie jednostki. Po całkowitym zebraniu znaleźliśmy rozwiązanie idealne. Hamleta zagra pan i jeszcze 8 innych aktorów i aktorek. To znaczy ja i 8 innych na zmianę. Nie! Nie na zmianę! Razem! W tym samym przedstawieniu! Myślę, że panie dyrektorze, musimy sobie to wyobrazić. To znaczy, wchodzi jeden Hamlet, mówi swoje, wchodzi drugi Hamlet, mówi swoje, wchodzi trzeci. Nie! Tak właśnie być nie może, bo wtedy wyłania się problem kolejności, następuje potwierdzenie uprawnienia. Nikt nie może być ani pierwszy, ani drugi, ani ósmy, bo wszyscy muszą mieć równe szanse. No to jak? Chórem! Odrobina optymizmu, panie kolego. Społecznie będziemy w porządku, ale i artystycznie może być sporo osiągnięcie. Rozszczepienie Hamleta na 9 osobowości. Czuje to pan? Czuję. Psychologia zna. Pan Bóg pracował przez... Ile dni? 6. 7 odpoczynek. Człowiek, nie Pan Bóg. Szybciej się męczy, więc uznał logicznie, że sobota też mu się należy jako dzień odpoczynku. No i to postanowienie nie spotkało się, jak wiemy, z żadnym sprzeciwem ze strony instancji najwyższej.
skończyłem pracę już w środę po południu. Ale ta środa, ty! Milczenie najwyższego dodaje odwagi. I zanim jeszcze zdążyłem nacieszyć się tą środą, na końcu to poszło już zupełnie łatwo. Poruszanie się po mieszkaniu. Więc chociaż moja żona i dzieci odwodziły mnie od tego planu, postanowiłem zachować się nonkonformistycznie. Wywaliłem to! I to! I zaczęliśmy jadać, siedząc na podłodze. Po paru tygodniach stwierdziłem, że to rozwiązanie też nie jest jeszcze idealne. No, ruszać po mieszkaniu można się było mniej więcej. I jedzenie na podłodze też nie przeszkadzało, ale... Ale drażnił mnie ten taki zwyczajny, no, jak z zamieszkłej epoki, stół po środku. Więc chociaż moja żona i dzieci na kolanach błagały mnie, żebym już poprzestał, postanowiłem? Nie wyrzuciłem stołu, ja go... O! To już nie był tylko nonkonformizm! Awangarda! Teraz? Jestem już stary, ale kiedy... W domu coś wydaje mi się nie na miejscu, albo dzieci marudzą, że jest im nudno, bo zanim coś zrobimy, siadamy wszyscy wokół tego właśnie stołu i wspominamy czasy, kiedy byłem rewolucjonistą.